Na 47 odcinek podcastu Duży Pokój zapraszają Mikołaj Moniuszko i Jędrek Janicki. Tak, dzisiaj odcinek poświęcony w pełni muzyce. Tak. Czy w pełni to się okaże? W zarysie mamy, że to będzie tylko o płytach. Będziemy, krótko mówiąc, tylko opowiadać. I co ciekawe, tylko o płytach nowych z roku 2017 wszystkie. O, to już nie takie nowe. No, masz rację. Zeszłego roku, już rok mają. Wiesz, że robiąc ten podcast, długo miałem zasadę, że wybieram płyty tylko tego z tego roku, gdzieś tak od maja. I teraz nie I wiem, to się udawało? To się udawało, tak. I teraz nie wiem, jak się do tego ustosunkować. No teraz trudno. Trudno, ale trudno. To możesz taki bardziej uniwersalną jakąś odległość określić, na przykład w miesiącach. Rok. Rok, dobrze. Czyli z zeszłego roku wszystkie, znaczy... To wszystko jeszcze się łapie w tym. Tak. To wszystko rozumiemy. W 12-miesięcznym czasie. Dobrze, czy już zaczynamy? Tak. Tak, no pierwsza płyta, którą mamy, zespół nazywa się Diablo Swing Orchestra, a ich najnowsza płyta, pozwolę sobie zapisać, bo to jest skomplikowana dość nazwa, Pacifisti Cuffs. Mhm. No, zespół Diablo Swing Orchestra jest, chciałem powiedzieć, jak słychać, ale tego wcale nie słychać w nazwie, ze Szwecji. Nie słychać. Nie słychać. Dowodzi nim dwóch gitarzystów i wokalistów. Pan Håkansson i Mantefors. Okej. Okay. Tu już trochę słychać, że ze Szwecji. No, jest to też taki cały skład, powiedzmy, bardzo dbający o całe swoje amplua, image. To nie jest tylko muzyka, ale to są też jakieś tam przedstawienia teatralne bez mała na koncertach. Że na przykład jak wejdziesz na ich stronę, to jest historia tego Diablo Swing Orchestra, jakiegoś tam zespołu z XVII wieku wymyślonego, aha, opisana. Aha. To fajne. Tak, to dodaje trochę uroku. Taki pomysł. Ja w ogóle lubię, jak te zespoły takie okołorokowe, czy w ogóle taki jakiś teatr starają się z tego zrobić. To często jest ciekawa propozycja. To prawda. Zespół ten od zawsze słynął z mieszania wszystkiego ze wszystkim. To było ogólnie nazywane jako ten metal awangardowy, a tam bardzo dużo się znajdowało jakichś takich inspiracji od właśnie tych takich mocno rockowych, poprzez jakieś takie bluegrassowe, nawet jazzowe, no jazzowych może mniej trochę. Z tego wychodził miszmasz, co się niektórym podobało, niektórym nie podobało. Mocną stroną tego składu zawsze była wokalistka. Teraz nastąpiła zmiana wokalistki, ta pani Evegard śpiewa troszeczkę oszczędniej, mam wrażenie. Oszczędniej? Tak, oszczędniej. To jest ciekawe, te poprzednie płyty jeszcze bardziej rozbuchane były. Ten wokal mi przypomina barwą trochę to, co robiła Gwen Stefani z zespołu No Doubt. To dobra też wokalistka, muszę powiedzieć. Ja lubię No Doubt bardzo, naprawdę. Jest jakaś moc w tych kompozycjach. Tak, tak. Nawet parę takich zapadających w pamięć. No Doubt. Tak. Tak, bo jeżeli chodzi o Diablo Swing Orchestra, to ciężko powiedzieć, że cokolwiek zapada w pamięć, tak samo z tą najnowszą płytą. No, tu jest to, co było do tej pory. Jest ciągle dużo tego chaosu w tak. utworach. No, jak to diabelskie jakieś tutaj wpływy są, to trudno się dziwić. Tak. Nie dość, że diabelskie, to jeszcze swingujące. No, patrz, jakie to połączenie. No, czy to jest takie swingujące, to tak naciągane, powiedzmy sobie. Bardzo naciągane. Tak samo jak moim zdaniem jest naciągane, to jak pan Håkansson ciągle pieje, jakoby to on się tyle jazzem interesował. No właśnie, właśnie. Znaczy, może się interesuje, tak, ale tylko, że nie odzwierciedla jego muzyka tego. Ale mi się tak wydaje, że akurat ta niespójność kompozycji i to wszystko, że to jest tak chaotycznie poukładane i tak dużo różnych elementów w jednym utworze, no to paradoksalnie można traktować, że to jest też jakaś wartość dodana tej płyty. No bo przyznasz, że to się rzadko zdarza, takie podejście do utworów na płycie. Tak, ale o tyle mi się wydaje, że jest powód, dlaczego to się rzadko zdarza. No, chciałbym go usłyszeć. No bo ten chaos jest momentami dłuższymi nie do zniesienia. Jest męczący. Tak. I ja jakby doceniam zamysł, który stoi za tym, żeby pomieszać wszystko ze wszystkim, albo dużo rzeczy z dużą rzeczami. Wieloma, tak, przepraszam. Ja nic się nie stało. Ale to nie brzmi dla mnie, no. Niestety. Ta płyta nie brzmi. Znaczy, wiesz co, tu się chodzi ci o to, że utwory się same nie brzmią, bo ona jest na przykład bardzo dobrze wyprodukowana. No to brzmi, wiesz. No tak, tak. Wiesz, no produkcja, podstawa w ogóle wszystkiego. Brzmi całkiem dobrze. No tak, tak, ale jakby nie ma muzyki w tym dla mnie, nie? Też takie mam wrażenie, że ten zamysł na połączenie wszystkiego jakby przerósł chyba nawet trochę tych muzyków. Mm-hmm. Trudno się dziwić, no bo to zadanie naprawdę ciężkie.
Tutaj pozytywne są te interludia. Albo był, ja wiesz, jak z muzyką klasyczną, tak średnio, ale tu zaryzykowałem sformułowanie z muzyki klasycznej. Z łaciny wyjął. Tak, tak, tak. Ostatnio ty byłeś większym łacinnikiem, ale już mniejsza o to. W każdym razie te interludia, chodzi mi o takie Się jakieś uparł. utwory, no, pomiędzy innymi przerywniki spokojniejsze, No łagodniejsze, czy tam na jakichś tam tak. skrzypeczkach, czy na pianinku, czy W syntezatorku. skrzypeczkach. No to dobrze robi te płyty, bo trochę możesz się tak, a możesz się zrelaksować trochę, wiesz, pomiędzy kolejnym atakiem, który następuje już za zaułka. Mniej mroczny jest ten album. Od poprzednich. Bo wyimaginuj sobie, lubię to sformułowanie. Dobrze. Wyimaginuj sobie, że poprzednie były w zasadzie tak, jak na tej płycie wszystko się działo, tylko było jeszcze dużo więcej mroku. To już było naprawdę nie do zniesienia. A tutaj ten... No dobrze. Pewna doza optymizmu i takiej mimo Ej. wszystko pozytywnej energii z tego płynącej jest godna zauważenia, moim zdaniem. Jakbyś miał ocenę liczbową wystawić w skali od 1 do 10. Ale czemu? Na tej płycie ostatniej. 6. Dobra. A ty? No, może być 6. 6 na 10. Także no, Diablo Swing Orchestra, Pacificaticas. Ale nie, dobra, odejdźmy od tych ocen liczbowych, bo to jakoś... Nie, no to tylko na potrzeby tej jednej płyty, bo... No właśnie, właśnie. Tak zapowiadam, że przy Tak, następnym nie nie będzie. będzie, spokojnie. To zbyt jest jakieś takie oczywiste rozwiązanie. No, Pacificaticas, Diablo Swing Orchestra, szwedzki zespół. Jak ktoś lubi takie mieszanki, no to niech spróbuje. Chociaż, żeby nie było później na nas, że my jakoś polecaliśmy gorąco. Tak? Chciałbyś coś jeszcze? Nie. No właśnie. A kolejna rzecz, jak to się ładnie mówi, z drugiego końca kija. Okej, a kij ma dwa końce? No właśnie, tu niepokojąco ma więcej końców. Ale bo przysłowie nie mówi, że kij ma no, dwa końce, tak. Że ma dwa, ale to nie znaczy, że nie ma trzech na przykład. Nie, absolutnie nie. No właśnie. Teraz mamy rzecz z drugiego końca kija. A ile końców kija dzisiaj? Przewidziałem, zaraz ci powiem, 5. Dobra. 4 albo 5, bo jedno można trochę tak połączyć ze sobą ewentualnie. Ale bardziej 5, myślę. A miało być 6 pierwotnie, to już w ogóle szaleństwo. Dobrze, pan się nazywa, znaczy to jest pseudonim, Eluvium. Eluvium. Cokolwiek by to miało znaczyć. I w tym samym 2017 roku wypuścił epkę Drone Shuffles. Okej. Okay. Tak, to jest muzyk Matthew Cooper, tak naprawdę, amerykański muzyk. No, tam sprawnie bardzo poruszający się w tych klimatach takich, wiesz, ambientowo-minimalowych. Dużo w tym jest jakieś tam elektroniki zawsze. Mhm. No i tu trzeba zauważyć, że jeżeli chodzi o samą warstwę muzyczną, to na płycie Drone Shuffles to nie odbiega bardzo daleko od jego dotychczasowych jakichś tam przedsięwzięć muzyczno-artystycznych. Mhm. No bo to nadal jest bardzo spokojne, bardzo takie... Niewiele instrumentów się pojawia. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że tylko dźwięki syntezatora są. No, ryzykujesz, tak? Ryzykuję, ale tak, dominują. Tak, to jest kilkunastominutowa, dwunastominutowa jedna kompozycja podzielona na kilkadziesiąt fragmentów. 23 chyba fragmenty, o ile pamiętam. No i ona tak, powiem ci szczerze, posłuchałem jej na początku, od początku do końca. No i jest pewien zamysł tej kompozycji, to jest takie bardzo... jakieś takie bardzo mocno ilustracyjne granie, moim zdaniem. Mocno kojąca Ale muzyka. Co ilustruje? Co, mam ci powiedzieć, co mi zilustrowało? Tak. To potem powiedz, co tobie zilustrowało. Dobra. No, wiesz co, mi tak zilustrowało jakąś taką... odpoczynek. Odpoczynek. Odpoczynek mi zilustrowało. Po jakimś wysiłku takim natężonym. No tak, ale powiedz może, jaki jest zamysł tej płyty, już, dlaczego już, ona już, jest... Już przechodzimy do tego, dlaczego ona jest ciekawa w ogóle. Bo tytuły kolejnych fragmentów, jakby ich tak złożyć do kupy, przeczytać tak. od początku do końca, mhm. no to by była wskazówka, jak należy słuchać tej płyty, tej epki, tej kompozycji. Tak. I autor wskazuje, żeby włączyć losowanie... I powtarzanie i słuchać tego w nieskończoność. Tak. Tak.
Bo te utwory krótkie, powiedzmy sobie, 30 do minuty, 30 sekund do minuty, Tak. one do tego łączą się ze sobą dość sprawnie. W sensie początki i zakończenia wszystkich są podobne właściwie. Nawet podejrzewam, że są na podobnych wysokościach dźwięki zorganizowane. Także rzeczywiście te utwory w dowolnej kolejności się łączą ze sobą. I tak naprawdę przy każdym przesłuchaniu tej płyty w kolejności losowej masz utwór, który jest spójny i ma jakby inną strukturę narracyjną przez to, że. No właśnie. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które dotychczas ja kojarzyłem w najlepszym wypadku z książkami czy filmami. Tak. Natomiast nie spotkałem się nigdy z czymś takim w muzyce, muszę przyznać szczerze. No właśnie, a tutaj to działa, ale to jest też przy tym dobrze zaprojektowane. To nie jest tak, że wszystko by tak zadziałało, nie? Nie, to jest przemyślany pomysł, zdecydowanie. Wiesz co, no on mówi, panie Luwiem, przepraszam, że tak sobie pozwoliłem. Luwium, Pane Luwium. panie Luwium, ustaliśmy tak. Mówi, że to jakby wskazuje na przyzwyczajenia, gusta współczesnego odbiorcy muzyki. Że właśnie ta przypadkowość, jakieś playlisty sobie układasz, bardzo często później włączane jest przypadkowe odtwarzanie utworów z tej playlisty. Tak. Zresztą też słuchania, wiesz, tylko fragmentów płyty, wracania do nich, przechodzenia do następnych. No myślę, że jest coś takiego. No trochę jest tak. No to jest bardzo dobra rzecz i to w ogóle tak zastanawiam się ciągle nad tą przypadkowością, wiesz, w sztuce. Bo to oczywiście można rzucić naszym ulubionym przykładem, ukochanym, Tak. Julio Cortazara, ale nie o nim chciałem, bo O nim trudno będzie mówić. tak, bo ja nie przeczytałem nigdy, dlatego może jest trudno o nim mówić. Ale wiesz, ciekawe, bo właściwie też tej płyty nie słuchałeś, bo trudno powiedzieć o tym, że jej się da przesłuchać ją. Myślisz, że to jest płyta, której się nie da przesłuchać? No nie da się, bo jeśli artysta zaleca, żeby jej słuchać w nieskończoność. Nieskończoność? No to jestem w trakcie. No właśnie. Zacząłem, podjąłem próbę, jestem w trakcie. Ale wiesz co, bo tu mi bardziej przyszło do głowy niż ten Cortazar nieszczęsny. Tak? Coś ci się nie Nie, spodobało? Czy nie, no mów, nieszczęsny? mów, bo mi kto inny do głowy przyszedł na Przyszedł przykład. mi Jackson Pollock. No właśnie mi też on. Tak? Bo Jakie to niesamowite skojarzenia. naprawdę to jest szok i niedowierzanie, bo ten Jackson Pollock, proszę ja was, pozwoliłem sobie na takie tutaj użycie tego zdania. On też tak wydaje się, że on tworzy kompozycje zupełnie przypadkowe na tych obrazach. No bo ta jego technika, ten dripping, tak? Taszyzm, żeby nie pomylić, bo potem będzie draka. Masz rację. Właśnie, tak. Malarstwo gestu chyba, tak? Tasze po francusku, o ile pamiętam. No nie, to nie jest w sumie ważne. W każdym razie tam jest rozrzucanie takich barw przypadkowo na płótno, czy na jakiś inny materiał. No, Tak. teoretycznie poza kontrolą artysty. Tak. Natomiast on na przykład kontroluje oczywiście, jaki kolor, jaka barwa To jest rzucona. wiesz co, teraz pomyślałem, że to jest nie do końca odpowiednie skojarzenie, bo bardziej nam się to ze wszystkiego, wszystkimi kolażami powinno kojarzyć, wyklejankami, wszelkimi takimi rzeczami raczej. Bo to jednak są fragmenty, które mają sens pojedynczo. Kolarze. Mówię o utworach Pana Eluvium, Pana lubię, tak? że one mają jakiś sens jednak pojedynczo. Wydaje się, że to jest jakiś ogólnie dłuższy utwór pocięty, Tak, znaczy tak, można tak. to tak to widzieć, nie? Tak. I wymieszany po prostu. No tak, ale kolaże pojedyncze. No wiesz, przedmioty użyte do kolażu nie zawsze mają artystyczny sens. Ja się zgadzam. Znaczy, to, co mi nie pasuje w tej przy tym porównaniu z akurat z Z Polokiem. taszyzmem, tak, z Polokiem, Taszyzmem. to jest to, że jakby tamte fragmenty, ta losowość jest zbyt duża, jakby. Myślisz? Tak, że to jest zbyt jakby rozdrobniony, wiesz, pojedyncza jakby molekuła w tym dziele jest mniejsza niż w tym Pana Eluvium. Ale wiesz, pojedynczą, jak to nazwałeś? Molekuł. Molekułą u Poloka nie jest jedna, przepraszam za brak profesjonalizmu, ciapka, tylko jest cała chluśnięcie farbą. To nie jest No, taka mała molekuła znowu. czyż, no nie, nie jestem przekonany Nie wcale. jesteś przekonany. Czy nie jest ciapka jednak?
Był jeszcze taki. No bo co z tego, że on chlusnął sobie farbą, jak ty oglądasz obraz i widzisz ciapki jednak No pojedyncze. tak, no ale wiesz, no to chluśnięcie, czy w ten obszar obrazu No chluśniesz, tak, czy ale w inny, to jest w jakiś sposób to właśnie zaplanowane. o to chodzi, że masz jedno chluśnięcie. Jak masz pan Eluwium jedno chluśnięcie, to jest jeden ten Przemyślany utworek. To fragmencik. jest ten utworek. Tak. I jak pan Pollock sobie chlusnął, to on na inne chluśnięcie mógł. Tak, ja się zgadzam z tobą No tutaj. właśnie. A to jednak te chluśnięcia u pana Eluwium są oddzielnie, nie? Tak. Był jeszcze taki pomysł, mówiliśmy chyba nawet kiedyś o tym filmie, z gościem zresztą. Nie do końca może udany, Szatan kazał tańczyć. Świetny, świetny. Nie widziałem. No, ale tam właśnie też był taki pomysł, czy mogę chyba powtórzyć, myślisz? Mogę. Wszystko możesz Tam też był taki powtórzyć. pomysł, że te pojedyncze sceny odbiorca mógł sobie dowolnie poukładać. Nawet miała być stworzona, nie wiem czy w końcu była stworzona specjalna aplikacja do tego, do przestawiania kolejności scen. No i też tak, wiesz, koniec końców taki film mógłbyś w nieskończoność oglądać. No, w skończoność, bo jest jakaś ograniczona ilość kombinacji tych scen, ale to też jest, wydaje mi się, trochę podobny pomysł akurat. Tak, wtedy też o Cortazarze mówiliśmy. No ale o Cortazarze już roku Ale nie mówiliśmy. Cortazar jest bliżej tego, mi się wydaje, niż Pollock jednak. I Szatan kazał tańczyć też bliżej. Jeśli to jest prawda, bo wtedy sprawdzałem, jakoś nie Nie znalazłem takiej znalazłeś. informacji. Doszukałeś po prostu. To ty mówiłeś o tym, No była ja nie jasna. sprawdzałem, to ty sprawdzałeś. No ale ty mówiłeś No ale wtedy o ja tym. byłem pewien. Aha. A no widzisz, to nie musiałem sprawdzać. Dobrze. Dobrze, no ale to jest ciekawe i też chyba już o wszystkim mówiliśmy. I też mówiliśmy o tych nowych standardach słuchania muzyki, że ta przypadkowość ma coraz większe znaczenie i ciężko się z tym kłócić i ciężko w ogóle to uważać za jakąś wadę. Bo na przykład w samym procesie twórczym to ta przypadkowość zawsze odgrywała duże znaczenie. Nie zawsze pewnie. A myślę, że zawsze, wiesz, szczerze powiedziawszy, jak słucham niektórych rzeczy, to Do myślę, że niektórych to zawsze. tak, ale jak niektórych to nie. Bardzo mi się podobała ta uwaga. W pełni profesjonalna była. Dobrze, Eluvium. Eluvium. Pan Eluvium. Pan Eluvium, Drone Shuffles, epkę z 2017. No polecamy. Tak. Jak najbardziej polecamy. Dobrze, teraz co to? Jak to? Trzeci koniec kija. Tak. Przeciekańskie. Ju? Tu. YouTube. Tak, zespół U2. To znany zespół. Lubiany. Tak, bardzo No, do lubiony. pewnego czasu na pewno lubiany. Płyta się nazywa Songs of Experience. Jest kontynuacją. O. Miała być w zamierzeniu. Tytuł jest w każdym razie No, nawiązujący. wydaje mi się, że chcieli pewnego rodzaju kontynuację zrobić. Songs of Innocence. Tak. No i powiem ci, że w związku z tym, że ona miała być kontynuacją Songs of Innocence i że usłyszałem dwie single, chciałem powiedzieć, dwa single z tejże Songs of Experience, tej najnowszej. Tak. The best thing about me, get out of your own way. No Tak. to z bardzo dużą dozą. Aż taką dużą? Tak, jak nie większą. Takiej nieufności przechodzącej, nawet bym powiedział, w niechęć. Podchodziłem do tej płyty. Ale no, akurat ten singiel. You're the best thing about me. Tak. On jest taki, jak YouTube było w XXI wieku. W ogóle, tak mi się wydaje. YouTube w XXI wieku wcale nie było takie złe. No właśnie. No. I tak nie wiem, no ten singiel brzmi nieźle akurat ten jeden. No, wiesz co, ale on jest taki bardzo, bardzo popowy moim zdaniem. Trochę jest. Tak, bo te płyty, właśnie trochę No, to się powiedzmy o wszystko. nich chwilę, bo te płyty w XXI wieku, przynajmniej jedna moim zdaniem, była bardzo dobra. Vertigo. Nie Tak? było takiej płyty. How did this It's mention Metal an Atomic atomic bomb? Bomb. A wiesz, że nie o niej myślałem? Za nią jakoś nie przepadam. Mówiłem o płycie No Line on the Horizon. Ona już była bardziej trochę taka zainfekowana tą nowoczesnością, ale była dobra. No. I to Songs of Experience też jest dobre. Tak, mi się też podoba. Z zdziwieniem stwierdzam, że miałeś rację, to jest dobra płyta. Tam jest problem z wstępem lekki, Oj! bo on jest taki czołgający się. Ta ballada na początku, tak? Tak. No ale ona ma swój urok. No ma i tam w ogóle wszystko jest stylowo zrealizowane przede wszystkim. I to jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby YouTube brzmiało właściwie. Tak.
I z jakiegoś powodu ta płyta robi złe pierwsze wrażenie. Nie wiem, o co chodzi z tym. Masz rację, bo Tak. ona robi trochę wrażenie Takiej, tandetnej. no, ale to nie jest tak, że to jest tandetne. Znaczy trochę jest, ale w takim, Dobrym tego słowa znaczeniu. no tak, na takim bardzo akceptowalnym poziomie, że wręcz zachęcającym. No to jest takie tandetne, jak YouTube zawsze było tandetne, no przepraszam, ale tak jest trochę. Tak, i w tym chyba też jakaś tam ich siła akurat tkwiła, w tej tandetności takiej znośnej. No właśnie. Tak, to ja się zgadzam. Ta płyta bardzo świeżo brzmi. Tak. Też jest trochę powrotu do tych rockowych bardziej rzeczy. American Soul, taki jest tutaj super utwór naprawdę, O, ale właśnie też tak, zwróciłem bardzo mi się uwagę. podobał, naprawdę. Ale wiesz co, mi się wydaje, że akurat na tej płycie kluczem do tego, że ona jest niezła, bo ona, jeżeli chodzi o warstwę, takie rozwiązania techniczne, wiesz, instrumenty i tak dalej, ona się wiele nie różni od poprzedniego Songs of Innocence, ale jest niewątpliwie dużo, dużo lepsza. Wydaje mi się, że po prostu lepsze piosenki panowie napisali i w Tak. tym tkwi siła tej płyty. No tak, Dość proste, ale... krótko mówiąc, tak jest, no. Ale nie traćmy tego z oczu. Koniecznie, nie traćmy tego z oczu. Mówiliśmy, że jest bardziej rockowe, to żeby się komuś nie wydawało, to nie jest powrót do tego takiego riffowego, przepraszam, że tu gestykuluję. To nie jest powrót do tego takiego post-punka riffowego. No nie. Znaczy momentami może. Drobnymi momentami. Z podznaku Edge'a. To jednak Bono jest ciągle szefem tego zespołu. No Ja się tak. tak zastanawiałem, bo Znaczy co, ona jest trochę jednak za bardzo taka jęcząca. W sensie to też jest cecha charakterystyczna YouTube w ogóle, nie? barwy głosu w ogóle Bono. No tak, ale on też tak ciągnie, powiedzmy sobie. Tak. No to... I to tutaj jest nadal, no ale no, to nie jest tak, że to lubię, ale jakoś to tolerowałem zawsze. I tak samo jest tutaj. Tak. Chociaż to momentami męczy na pewno. Bo on potrafi śpiewać wysoko i właśnie utrzymywać tą wysokość No sam Bono, długo. wydaje mi się, że on trochę czasami wpada w pułapkę swojego talentu, możliwości. No tak. Bo on naprawdę dużo rzeczy jest w stanie zaśpiewać i czasami nawet za dużo, chciałoby się powiedzieć. Ale wiesz co, bo na tej płycie jest to, za co ja cenię ogólnie YouTube, za co większość uważa za minus. No bo oni starają się jednak jakoś w mniejszym bądź większym stopniu, przy okazji tych dwóch ostatnich płyt w większym, jest co śledzić to, co się dzieje na rynku muzycznym, czyli jakoś tam nawet, nazwijmy rzecz po imieniu, podążać za tymi trendami. To prawda. Przez to oni unikają takiej, no jednak, co by nie mówić, typowej dla tych wszystkich dinozaurów rocka. Za szybko chyba ich zaliczyłem do tej grupy. Nie, myślę, że słusznie. Jakiejś takiej hermetyczności, no, krótko mówiąc, nie grają w kółko tego samego. No. No Płyta z lat tak. 80. mocno się różni od tych z lat 90. i tych współczesnych. To prawda. No, ale przy tym słyszę, że to jest YouTube. Tak. Za każdym razem. Właśnie, to prawda. No, prawda tak. Znaczy na tej płycie słyszysz, no powiedzmy tak. Na której nie słyszysz? Na Zoropie nie słyszysz trochę. Na przykład. Tak, no tam, ale to w ogóle można jej nie słuchać, to nie będzie żadnej jakiejś... No właśnie, i to nawet... Wiesz, no wiadomo, że to będzie wtórne, jeżeli oni starają się podążać za tymi gustami ogólnie przyjętymi, ale dla mnie to jest jakaś wartość, bo Ale przynajmniej coś wnoszą do tej to nie jest muzyki. tak, że podążasz za gustami, tylko Właśnie. podążasz za jakby trendami twórczymi. To nie jest tak, że się próbujesz odbiorcę przypodobać, tylko po prostu słuchasz rzeczy, które powstają i się jakoś tym inspirujesz, tak? No właśnie, ja cenię ich za to, bo wiesz, że są badania, przeprowadzili amerykańscy naukowcy, że człowiek, ja, ty, wszyscy, słucha nowej muzyki tylko do 30 roku życia, a później już słucha tych utworów, które zna i tych zespołów, które zna. Się trzeba nasłuchać. O Jezu, jeszcze trochę zostało. Całe szczęście. I do 30 utworów trochę W zostało. tym tempie będziemy jak w ostatnim roku pochłaniać, to jeszcze Ła! to... Dużo jeszcze usłyszymy. Dużo. Zobaczymy. Tak, ale nie o tym. No i druga rzecz też związana z tą aktualnością muzyki YouTube, no to też chodzi o teksty. Bo mi się wydaje, że akurat komu jak komu w świecie sztuki, ale zespołowi rockowemu, no jakim chyba zawsze było jednak YouTube, No, jak najbardziej. no to przystoi jakiś taki rodzaj komentarza społecznego do tego, co się dzieje na świecie. No, szczególnie jakby Bono przystoi, tak? Trudno, żeby Clayton.
Adaś. żeby jakby działalność pozamuzyczną opierał tylko na tym, a potem w muzyce o tym nie wspominał w ogóle, tak? No właśnie, ale... Jeśli utrzymujemy, że to jakiś jest przekaz jednak osobisty, bo tak w roku się zwykle przyjmuje to. Tak. No. Ale no nie wiem, mi to nie przeszkadza zupełnie. Nie, no jasne, no. Wręcz wręcz odwrotnie. Tutaj jest dużo tych odniesień do takich wydarzeń politycznych nawet stricte, które zadziały się na świecie. Wiadomo, wojna w Syrii, wybory Trumpa, do tych takich najważniejszych, no. Nie wiem, no mi to pasuje do całego przekazu, do całej stylistyki U2 i też w sumie do tej płyty. W końcu Sons of Experience. Tak. Jest lepsza ta płyta od poprzedniej, powiedzmy sobie otwarcie. Zdecydowanie. Myślę, że jest najlepsza w XXI wieku? Nie. Nie. Z piąta. Nie, no ale dobra, dobra, naprawdę Dobra. fajna rzecz. Polecamy. U2, Songs of Experience. Teraz rzecz z czwartego końca kija. Z czwartego koszyka. Losowanie. Kogo dostaliśmy z czwartego koszyka? Japonię? A nie Senegal? Nie, Senegal? No tak mi się wydaje. Senegal? Nie, właśnie Senegal był wysoko. Tak? No nie, Podobno jeden z naszych nieważne. słuchaczy wie to. Nieważne. Tak, Gang w Śródmieście. Sprawy nie wierzcie. Zespół się nazywa Gang Śródmieście, a płyta Feminopolo. Tak. Tak, no szefową. Odważę się tak powiedzieć. Interką. Liderką, tak, jest Karolina Czarnecka. Postać dość znana. Z utworu Herakokka Hash LSD. Tak, który zaśpiewała na festiwalu piosenki aktorskiej i ku moimu zdziwieniu ten utwór, to wykonanie zrobiło dużą karierę. Znaczy to był dobry utwór w ogóle, tak? Tylko to nie jest tak, że jakby w internecie karierę robią dobre utwory, ja o To nie, tym absolutnie mówię. tak. Chociaż też się I zdarza. nie do końca rozumiałem, dlaczego to akurat to tak zażarło, że tak powiem. Tekst podejrzewam. No tak, no pewnie tak, ale no tak, no dobrze. Ale wiesz co, no powstało. Było wypromowanych przez internet parę fajnych piosenek. Ale to No jasne, że było tak. tak. Temat na inną rozmowę. Ale też Karolina Czarnecka występuje w kabarecie Pożar w burdelu. Tak. W wrocławskim kabarecie. No i to tam, o ile dobrze pamiętam, narodził się ten zespół Gang Śródmieścia. Tak, no. No i co? Bo ty wiem, że jakoś lubisz tę płytę. Lubią. No właśnie. No, ona się nazywa Feminopolo i panie twierdzą, że grają właśnie feministyczne disco polo. To jest nie do końca prawda. Bo to jest na pewno feministyczna rzecz, ale to nie jest disco polo. Tak, jest bardzo mocno, wszystkie teksty są bardzo mocno feministyczne. Właśnie. I takie zwracające uwagi na problemy typowe dla kobiet. Kobiet. Też, ale też zwracające uwagę swoją bezpośredniością. Tak. No tak, i to mi się też podoba, powiem szczerze, bo to na pewno są teksty momentami wręcz szokujące. Chociaż Tak. może to nie jest odpowiednie słowo. Ale takie, no, zwracające uwagę. I jakby, jeśli się chce poruszyć jakiś problem, to może warto zwrócić uwagę tekstem, który Mocnym. tak, On czasami mocniejszy. nawet wydaje mi się jest trochę zbyt oczywisty. No ale no, ja rozumiem, że to był taki zamysł, że No tak, tutaj nie no to chodziło jest tylko jak, o muzykę, ale problem no społeczny właśnie, ale to też. jest jakiś, wiesz, rodzaj demonstracji też, Tak. nie? Jeszcze do samej muzyki, bo nie chciałbym, żeby ta płyta poszła w pamięć tylko jako rzecz, w której teksty się liczą, bo tam są naprawdę przyzwoite piosenki. Tak. O takim nawet, powiedziałbym, rockowym zacięciu. No tak. Kilka z nich jest naprawdę bardzo dobrych, takich, że nawet jakby był ktoś Anty, tak, to warto antyfeministyczny. posłuchać. Tak. Mi to przypomina trochę to, co doktor Misio robi, chociaż przyznam szczerze, że mi się bardziej podoba. Tak, uważam, że jest dużo bardziej muzyczne jednak, Tak. bo z doktorem Misio to jest momentami tak, że aż trudno Tam też są super słuchać. teksty w ogóle. No tak. Wiesz co, I doktorzy... w podobnym jakby zamyśle te teksty są, tak? Bo nakierowane typowo na to, żeby zwrócić uwagę na problem, a przynajmniej osadzone w jakiejś takiej strukturze społeczno-wrażliwej, powiedzmy. Tak, no zdecydowanie.
U doktora mi się jeszcze tak stricte muzycznie mówiąc, tam wydaje mi się, że samo techniczne wykonanie piosenek jest lepsze. No tak, ale tam Natomiast jest taka stylizacja i to bardzo mocna na zespół punkowy, bardziej taki Tak, surowy, tak, nie? tak, tak. Tutaj tego nie ma. I dobrze. Bardzo dobrze. To brzmi, wokale są wyeksponowane mocno bardzo. Słusznie. I dobrze, tak, bo uważam, że jest bardzo dobry wokal tam. Tak, no ale to. Wiesz, no to jest. Dla mnie żenujące jest trochę to, że trzeba w ogóle jeszcze mówić o takich problemach. Tylko myślę, się wypowiedziałem. Nie, że trzeba mówić o takich problemach, tylko że one w ogóle jeszcze istnieją. No ale no wiesz, nie ma co wyrzekać na to, że istnieją, tylko trzeba im przeciwdziałać, tak? No i myślę, że ta płyta jest dobrym kierunkiem tutaj do przeciwdziałania temu. No na pewno, tak. W ogóle jeszcze tak, no bo panie lubią nazywać tę muzykę disco polo. Zresztą przyznają się Femina do, Polo. tak, przyznają się, no przyznają się do inspiracji disco polo. No jest jeden czy dwa utwory, które rzeczywiście stylistycznie Jasne, uderzają mocno w ten jasne. nurt. Ale w disco polo w ogóle jest jakby takim gatunkiem muzycznym, który te stereotypy jakoś tak najbardziej buduje. To, co można było na sylwestrową noc łatwo zaobserwować. No tak. No wiem, o czym mówisz. Nie W no. sensie, bo patriarchalistyczne, tak? Bardzo. Chodzi Tak. nam o to, że tak, No mów, mów, że mów. większość występów przynajmniej jest zbudowana tak, że prawda jest jeden pan w środku podśpiewujący i wokół niego tłum kobiet roznegliżowanych, tańczących. A Tak. są wyjątki. Shaza przecież była kobietą, czy Bolterbend uwielbiam, bo tam jest równouprawnienie. Zauważyłeś. Banda i Wanda na No to przykład. nie było disco polo, no, prawda? No dobra, Szanujmy się, dobra, no. dobrze. To Nie był było. awangardowy rock. Przepraszam, a w ogóle zauważ, że zespół Lombard miał niezwykły talent do wyszukiwania wybitnych wokalistów. Tak, to prawda. Co jeden wyjdzie z tego zespołu, to naprawdę do Panteonu zapisać od razu. Zespół Lombard też akurat ciekawy. Już tak, tak wiesz co, ale tak społecznie, zjawiskowo ciekawszy może niż muzycznie. No tak. No ale jest coś takiego, nie? Że te kobiety są totalnie uprzedmiotowione w tych występach disco polo. Ten jak to nazywasz? Patriarchalizm. Tak. Ale wiesz co, muzyka rockowa też jest bardzo mocno jednak. Tak. Samo jakby skojarzenie uprawiania muzyki rockowej jakby z seksualnością i to taką bardzo samczą, Tak, powiedzmy tak, tak, tak. sobie. Poza tym do tej pory, wiesz, No jest samo. zdziwienie, jak jest jakaś instrumentalistka się No pojawia. właśnie. To gdzieś zespół Led Zeppelin wydaje się zapoczątkował takie stawianie sprawy. Znaczy, wiesz co, Robert Plant. No tak. Robert Plant, który gdzieś tam jakby swoją physis na granicę raczej męskości i żeńskości się, ale to gdzieś było odczytywalne jednak bardzo w męskim kontekście. No tak, zdecydowanie. No i chyba nie może tego rock and roll ciągle jakoś tak zrzucić z siebie. Tak. Wyjątkiem, który jakby właśnie odchodził od tego prawie zupełnie, był David Bowie, wydaje się, który rzeczywiście był na granicy, ale był odczytywany jako na granicy, tak? W sensie on momentami był bardziej sfeminizowany niż zmaskulinizowany. To Ja bardzo prawda. dużo trudnych słówek Tak, używam dzisiaj. właśnie widzę. A tak współcześnie to. Jak to było? Bardziej sfeminizowany niż zmaskulinizowany. Tak. Zmaskulinizowany. Pan wokalista The Darkness też taką trochę No, stylistykę. ale to bardziej już w Roberta Bardziej w Roberta Planta Planta ślady i chyba wchodzące. trochę kabaretowo mimo wszystko to Tak, robiąc. tak, tak. No, ale to jest jakby prześmiewcze z tego, co właśnie z tej klasyki rockowej, Tak, nie? co Plant robił. No to jest ciekawe w ogóle z samym feminizmem i tego typu płytami, rzeczami jak Feminopolo. Jest to, że mężczyźni ciągle to w jakiś sposób traktują jako atak w siebie wymierzony. To jest niesamowite zjawisko, powiem ci. Ja zupełnie nie jestem w stanie tego pojąć. Nie jesteś? Nie. Na lewaków wychodzimy znowu. Ja się nie dziwię, że to jest odczytywane jako atak, w sensie łatwo to pomylić, bo jednak jak feminizm postuluje, nie tyle właśnie postuluje równouprawnienie, chociaż tak się mówi zwykle, że o to chodzi,
Ale to właściwie chodzi o wzmocnienie świadomości żeńskiej w narodzie żeńskim, jak się wydaje. No i to może być odczytywane jako atak, chociaż nie powinno Nie właściwie wiem, no, przez odczytałeś to. to jako atak? Nie. No właśnie. Ale właśnie to zwiększenie tej świadomości może prowadzić do równouprawnienia, jeśli są Okropieństwo. jakby mniej praw kobiety mają jako ogół, tak? No to jeśli się postulują ich zwiększenie. A mają chyba mniej. No tak. Bo W sensie... trudno jakby bezpośrednio postulować równouprawnienie, powiedzmy sobie. Tak, to prawda. To, że mają mniej praw, to mi oczywiście nie chodzi o to, że one są jakoś przez prawo No zdyskryminowane, czy przez oficjalne tak. regulacje, ale te przez społecznie narzucone prawa. Tak. To w zdecydowany sposób ograniczają. Chociaż tu jest też drugi aspekt tego. No bo to też trochę są takie prawa ograniczające mężczyzn. No bo na przykład mężczyzna, który podejmuje decyzję o niezarabianiu i zostaniu w domu kurą domową, wychowywaniu dzieci, gotowaniu obiadów, jest na marginesie społeczeństwa też. Tak, absolutnie. No właśnie. I to, co byśmy chcieli jako feminiści Tak, zagorzali zgadzam się, postulować, podpisuję się. to jest to, żeby te ustalone reguły gry, no właściwie znieść, tak? Tak. I jakby, żeby była wolność społeczna robienia rzeczy, które ci się podobają po prostu i No które chcesz właśnie, robić. bo poza różnicami biologicznymi absolutnie inne nie występują, a te biologiczne na nic nie wpływają. No właśnie, na pewno nie na to, kto ma zarabiać pieniądze. I kto ma grać w zespole rockowym? Właśnie. Tak się poczułem na barykady, wiesz? Wiem, żeby nas ktoś z widłami nie Tak, zrzucił. z tych barykad tak się może skończyć. No słuchaj, utwór Gary mi się podoba najbardziej. Tak, mi się podoba, nie pamiętam tytułu, ale utwór opowiadający o basistce właśnie w zespole. To ten. To ten. Tak, opowiadający właśnie o tej rzeczy. To znaczy o tym, że kobieta w zespole się nie nadaje do grania Tak. muzyki. Chyba, Co? że na trójkącie, Tak, albo co? tak. No, to jest jakby parafraza tego, co pan Grabarz szanowny w Jestem w wywiadzie ogóle zszokowany, bo zawsze go powiedział. ceniłem. Ale właśnie co powiedział jest śmieszne, że kobieta nie może napisać nic konstruktywnego. Pan Grabarz. To tak. Czyżby nam ktoś tego nie... Najlepszy, najlepszy przykład właśnie, że mężczyzna może dla odmiany. Tak. Znaczy, teksty zdarzały się niezłe No, grabarzowi. zdarzało się, ale zwykle to bełkot, No ale powiedzmy to sobie też miał szczerze. taką piosenkę właśnie. Wysockiś chyba jest na rzeczy wpisującą w tą stereotypizację. To jak to się nazywało? Chodź ze mną do łóżka w refrenie ciągle To prawda. pośpiewał. Było okropne w ogóle jakieś jest. No. Nie, Uważam, no, to no. takie akurat punkowe w miarę. Ale na przykład Dzień dobry, kocham cię, to jest taki dobry przykład. Posmarowałem co był chleb. To jest właśnie prowadzący do czegoś To jest tekst. przykład o wyższości mężczyzn nad kobietami po prostu, że są bardzo twórczy. No. Niesamowita rzecz. Jest jeszcze jeden taki zespół, stricte disco polo, Top Girls. I one, powiem ci, już kompletnie pokonują te granice Jak żenady i to? że muzykę disco polo opowiadającą o takim, nawet czasami ordynarnymi tekstami też mogą tworzyć kobiety i nie ma w tym No, disco, jakiegokolwiek jak Zenek problemu. Martyniuk może disco polo A tworzyć. właśnie chciałem powiedzieć coś o akcencie. No dobrze, mów. Że przynajmniej w tekstach. O, dobra, w tekstach, okej. One są prościutkie, nie? Akcenty, te teksty. Ale oni, wiesz co, nie mają czegoś takiego. Tego patriarchatu w tekstach. Tam to są teksty o Tak. miłości, takie, ale no, słabe, ale nie ma Jak na tego. disco polo, to rzeczywiście teksty są w miarę Neutralne, tak. okej, ale on nie umie śpiewać totalnie. W Tak, no to sensie jest inna sprawa, jest no. chyba jednym z gorszych w biznesie, się wydaje nawet. Tak, ale akcent chyba jest akurat jednym z lepiej grających zespołów disco polo oprócz frontmana. No cóż, a wszyscy znają Zenka tylko. No, bo dobre piosenki są. Dobra. Ale nie, za teksty mają plus, bo są ok, nie są napastliwe, nie są agresywne. No, Gang w Śródmieście, Feminopolo. No, bardzo polecamy. Tak. Bardzo, 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 bardzo. Nie tylko środowiskom lewicowym. W zasadzie to bardzo polecam środowiskom prawicowym. Dobra. Coś na załagodzenie, tak? Dobrze, zespół mam.
Dobra. Jazzowy. Mówię, że jazzowy, bo jakby ktoś chciał wyłączyć, to teraz można już, bo już nic oprócz jazzu nie będzie. Zaraz wszyscy wyłączą. Tak, zaraz zobaczymy. A ja wiem, jak to z tym jazzem jest, niestety. No, ale jeszcze chwila. Bo grają piosenki Depeche Mode, może ktoś się skusi jednak. Dobra. Tak, zespół się nazywa Jazz Blaster. Jazz Blaster, ładna nazwa. Prawda? Panowie są z. Skąd są panowie? Z Wrocławia. Z Wrocławia. Mylę mnie pamięć, nie byli, są z Wrocławia. Kolejna rzecz z Wrocławia. Tak, to jest ich debiutancka płyta. Oni w ogóle nie są przesadnie znani w świadku muzycznym. To można powiedzieć, że to jest ich pierwszy większy projekt, właśnie ten Jazz Blaster. Nie grają nikogo znanego. I to jest o tyle ciekawe, że to jest debiutancki album i to jest, patrz, jaka to odwaga jednak w narodzie drzemie. To jest koncertówka i to jest zabranie się za utwory Depeche Mode, czyli zespołu, który no, jest, wydaje się, najbardziej odległy od muzyki jazzowej. No nie, no. Dobrze, zabranie się za utwory zespołu Depeche Mode, którego stylistyka jest bardzo odległa od muzyki jazzowej. No dobrze, to już lepiej. Dziękuję ci bardzo. Wydaje mi się, że jest to pewien akt jakiejś takiej brawury, odwagi, pewności siebie. Właśnie raz, że koncertówka jako debiut, dwa, że depeszy grają. No a to w czasie jakoś nie jest też rzadko spotykana, że koncertówka czymś się wydaje. Bardzo dużo jest koncertówek jazzowych, to już mówiliśmy wielokrotnie, ale że powiem ci, rzadko debiutanckie płyty No są właśnie to koncertówkami. przepraszam. Nie, no proszę bardzo, przecież wiesz, to sami swoi. Tak, tym szefem jest Piotr Rachoń, pianista. Bardzo mi się podoba jego gra na tym albumie. No, bo absolutnie nie stara się na pierwszy plan, jakby tutaj z tą swoją grą, co jest przywarą wielu liderów. On aranżację napisał. Utwory to są dość popularne utwory Depeche Mode. Wiele z płyty Violator z 90 roku, moim zdaniem zresztą najlepszej w dorobku. Pozwolę sobie tak tutaj Dobrze, nie, zaryzykować. ja się nie znam akurat. Na depeszach. No i mimo tego, że to są odmienne światy, to połączenie wyszło całkiem dobrze i jest zachowana, wiesz co, jest zachowana to, co w muzyce rockowej jest jakby kluczowe, czyli jest ta groove'owość, rytmiczność i pewien rodzaj agresji. No, może to nie jest najważniejsze, ale jest elementem na pewno muzyki rockowej na trwale wpisanym. Proszę, czy ktoś ubył słuchania o jazzie. No i to znakomicie się udało, mimo tego, że nie używałem absolutnie instrumentarium rockowego. Miałem na myśli to, że nie ma gitary elektrycznej po prostu. To jest opisowo powiedziane, że nie ma gitary. Ale w Depeche Mode to też nie jest klasyczne instrumentarium rockowe, powiedzmy sobie. Znaczy, gitara jest, no ale. Jest, tak, ale to nie brzmi tak typowo, powiedzmy. Tak, ale to jest zdecydowanie rockowe, Tak, zawsze. tak, tak, tak. No właśnie, to są dwa takie twory, to Jazz Blaster i Depeche Mode, które grają rocka bez rockowego instrumentarium, zdecydowanie. Moim zdaniem. Tutaj zaskakuje jeszcze coś, co w jazzie jest bardzo rzadko wykorzystywane, co moim zdaniem jest dość ciekawym rozwiązaniem. Chodzi mi o wokal. Bo ten wokal w jazzie to się kojarzy z takimi no, ładnymi piosenkami bardziej, nie? Zazwyczaj damski wokal, Albo wężykami, co albo gorsza. wężykami, albo skatem. A tu pan śpiewa, nieperfekcyjnie śpiewa absolutnie, ale śpiewa no, tak bardzo rasowo, z taką chrypą, tak wiesz, typowo rockowo. To robi dość ciekawe wrażenie, przynajmniej na mnie zrobiło. Jakbym miał jednego instrumentalistę wyróżnić. Lubię to robić, zwłaszcza w płytach jazzowych. Żenia Betliński. Okej. Na czym gra Żenia Betliński? Żenia Betliński gra na kontrabasie. Pytanie, dziś odpowiedź. No i wydaje mi się, że to on jest właśnie odpowiedzialny za zachowanie motoryki tej płyty. Tam nie ma partii solowych zbyt wielu basu, ale no jest tak napędzona mocnie. Ta sekcja właśnie gra bardzo fajnie, ostro trzyma to wszystko w ryzach, a na tej tle są jakieś tam improwizacje, ale nie takie improwizacje dla improwizacji, tylko cały czas utwór do przodu, za przeproszeniem, posuwające. Się. No, Jazz Blaster, płyta się nazywa Place Depeche Mode z 2017. To jest Bardzo. kłopot z takimi tytułami płyt, przepraszam, nie? Tak, bo formalnie powinniśmy powiedzieć zespół Jazz Blaster, a płyta się nazywa Jazz Blaster Place Depeche Mode. No. Tak, no nie wiem, czy tak się Tak nazywa, się czy się nazywa. nazywa Place Depeche Mode. Nie, nazywa się Jazz Blaster Place Depeche Mode. To jeszcze w miarę dobrze. Tak? Bo ja właśnie nie lubię, jak jest płyta, żeby się nazywała Place Depeche Mode, to by A było są takie płyty? takie dziwne, nie? Są takie płyty? Bo czasem się odwraca tą kolejność, żeby było.
Depeche Mode Plays? Jazz Nie, Blaster? To że bez Plays sensu Depeche tytuł. Mode, Jazz Blaster. A, no czasem się tak odwraca. No tak czy inaczej polecam tę płytę. Świetnie. To wszystko? No, a masz coś? Chciałbyś jeszcze? Nie mam. Dziękujemy za uwagę. Na pytania poczekamy 3 poczekamy minuty. 3 minuty, ale możemy podziękować, bo widzimy, że ktoś w ogóle był. Od razu zapowiemy, że będą się pojawiały dalsze co? DKF-y. Tak. I może jak ktoś by miał jakiś pomysł. No. Ja mam parę propozycji, to ją wysunę oficjalnie. Tak, ale oczywiście, no, otwarci jesteśmy. Jak coś fajnego komuś przyjdzie do głowy, to... Tak, tak. Tylko jakbyście się postarali, żeby to było w miarę dostępne, w miarę legalnie przynajmniej. Tak, tak, tak. W miarę legalnie, że tak nie przesadzajmy. Nie, nielegalnie. O, właśnie.